Konferencji bije z pana ust. Andrzej, taki spokojny, jak pan go odbiera po dzisiejszej konferencji? Każdy ma inny sposób zachowania się. Każdy z jakimś tam człowiekiem ma indywidualne jakieś takie cechy. To, że on się tak zachowuje, to nie znaczy, że nie jest pewny siebie. Ja po prostu jestem 100% tak sobą i tak jaki jestem, tak pokazuję to za każdym razem. To, co myślę, to mówię i generalnie no, tak podchodzę cały czas do życia i do takich sytuacji. Ale każdy zawodnik mówi, no jedni zawodnicy nie chcą za dużo mówić, drudzy mówią, że pokażą wszystko ósmego. Każdy ma tam jakiś inny sposób, ja nie oceniam go. Nie oceniam go na pewno, nie analizuję go w ten sposób, że patrzę na niego mało mówi, jest wystraszony. Nie, bo później jak ja mam sobie to w głowę coś takiego wbił, to później wychodzę do ringa, tu okazuje się, że zawodnik wchodzi naprawdę i chce wygrać i pokazuje super boks, to automatycznie parę procent mniej może być u mnie pewności. Także nie mogę taki, ja się nastawiam na chłopaka, który wyjdzie dla serca. A jak przed samą walką chce pan się koncentrować? Bo mówił pan wcześniej, że ma być wesoło, ma być fajnie w szatni, tak? Tak, będzie wesoło, będzie w szatni na pewno bardzo fajnie. Koncentracja oczywiście w głowie tak jak się należy, ale pełny luz. Muzyczka, uśmiechy, jakieś tam troszeczkę wygłupy. Ja jestem luzakiem, tym bardziej Grzesiu Proksa jest tak samo, Artur Szpilka podobnie, także szatnie mamy petardę. W ogóle skład jest tak samo super, także każdy ma podobny sposób, że tak powiem, bycia i jakoś tam koncentrowania się przed walką. No właśnie, to już jest pewne, że będziecie razem? Tak. 8 listopada Artur Szpilka, Tomasz Adamek, walka wieczoru. W ogóle zaprząta pan sobie tą walką głowę, czy tylko myśli o swoim pojedynku? No pewnie, przecież Artek jest moim przyjacielem. Grubo sobie zaprzątam i bardziej o tej walce myślę, nie o swojej, bo przed nim jest dużo większe wyzwanie niż przede mną. Dlatego jakby nie było, myślę i wysyłam mu pozytywy same, żeby jednak zarazić go tą taką pozytywną energią. Zresztą to on jest mega przekonany o swojej wyższości, o tym, że wygra i ja jeszcze chcę mu w tym pomóc mentalnie. A rozum co panu podpowiada? Rozum podpowiada Artur Szpilka, serce podpowiada Artur Szpilka i wszystko podpowiada Artur Szpilka, że ma wygrać i koniec, nie ma dwóch zdań. Krótko na temat. Wrócę jeszcze do pana, 2,5 roku przerwy. Tęsknił pan za ringiem? No bardziej za rodziną, ale za ringiem też, no bo jednak ja to kocham. Co pan będzie chciał pokazać 8 listopada w Krakow Arenie? Oprócz zwycięstwa, bo pewnie to jest główny cel. I warkoczyków. No takie pytanie dziwne, no co pan będzie chciał pokazać? Wyjść i wygrać, no na tej zasadzie, no dla mnie to jest najważniejsze. Po prostu teraz chcę się pnąć w górze po tych rankingach, chcę efektownie i efektywnie wygrywać i na to stawiam. A wszyscy pokażemy tam boks. To każdy będzie wychodził i boksował, także to pokażemy. No, każdy będzie się starał pokazać jak najlepszy boks, dlatego że to jest największa gala zorganizowana w Polsce przez polskie telewizje, polskich promotorów. Najlepszy fight card, także wszystko jest naj, plus hala największa. No super, mówię, w Polsce normalnie Las Vegas, ekstra. Myśli pan już o ewentualnych kolejnych pojedynkach, czy skupia się jednak na Andrzeju tylko? Nie, no każdy zawodnik, który ma troszeczkę kariery i już tych walk i troszeczkę tych wiosen na karku, to już tak powinien tylko właśnie nie wybiegać za bardzo do przodu, tylko skupiać się na najważniejszych dla niego w danym momencie chwilach, a ta chwila najważniejsza będzie 8 listopada i ja nie wybiegam w ogóle w życiu w przeszłość i nie cofam się w przeszłość, także co jest za mną, to jest za mną, co jest przede mną, no to dopiero będzie. Teraz na razie dla mnie najważniejsza tak naprawdę jest ta chwila, jak z tobą tutaj rozmawiam, a zaraz będzie najważniejsza chwila, jak będę jechał do hotelu, a 8 będzie najważniejsza chwila ta, dlatego tylko i wyłącznie ta walka na razie mam, tą walką tylko mam w głowie i tą walką żyję. Dziękuję bardzo.